Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o obcinaniu, przycinaniu lotek u drobiu i obcinaniu i przycinaniu dziobów. Jest to bardzo ważne, słuchajcie, szczególnie jeżeli chodzi o lotki, bo tutaj w takich hodowlach małych raczej nikt dziobów nie ucina, nie przycina kurom. Ale generalnie jeżeli chodzi o lotki, słuchajcie, żeby kury jakoś za wysoko nie fruwały, szczególnie jak są młode i lekkie, warto by było, słuchajcie, co nieco na ten temat właśnie powiedzieć. Kury generalnie, słuchajcie, no nie potrafią latać, jak każdy dobrze wie. Najdłuższy zmierzony lot kury liczył sobie prawie 92 metry i trwał 13 sekund. Także no ogromny dystans, jak na taki gatunek ptaka. Normalny kurczak raczej nie potrafi tego zrobić. A dzisiaj powiem wam, słuchajcie, przede wszystkim jak te lotki podciąć. Lotki to są te pióra, jak niestety nie ma możliwości teraz wzięcia żadnej kury, ale myślę, że każdy, kto trzymał kurę chociaż raz w ręku, może wziąć skrzydło kury, po prostu je, słuchajcie, rozczłonkować, rozłożyć i będziecie widzieli pod spodem, na dole, są takie małe piórka, właśnie one się nazywają lotki, słuchajcie, pod spodem i generalnie wygląda to tak, że trzeba je podciąć. Wystarczy, że podetniecie tylko i wyłącznie z jednego skrzydła, nie trzeba tego robić z dwóch skrzydeł i to już wystarczy na to, żeby po prostu kury nie latały. Generalnie te lotki po jakimś czasie mogą odrastać, ale raczej tutaj nie spodziewałbym się tego, że po takim długim czasie, słuchajcie, już jak ta kura nabierze trochę masy, będzie starsza, że będzie tak fruwała. Raczej nie, więc tutaj nie martwiłbym się o to. Co ważne, moi drodzy, jeżeli chodzi o obcinanie tych lotek, możemy wziąć zwykłe nożyczki, najlepiej byłoby to zrobić i po prostu te lotki obciąć. Kury to w żaden sposób nie boli, nic się złego nie dzieje, nic się złego nie wydarzy. Często to w ogóle będzie zabieg, którego nie potrzeba wykonywać w kurniku, ponieważ żadna kura nie będzie tak latała, nie przelatywała przez ogrodzenie, ale jeżeli macie młode kurki lotne, to warto od czasu do czasu to zrobić. Ja wam powiem z ciekawości, były takie odcinki, może nie widzieliście, że kury, słuchajcie, przefruwały aż do gołębi, potrafiły tam nieść jajka. Czyli po prostu trzymamy kury spokojnie w rękach, rozciągamy skrzydło w taki sposób, że po prostu wszystkie pióra będą rozłożone i wystarczy, że przytniemy tylko pióra na jednym skrzydle, tak jak już wspomniałem, żeby kurka nie mogła złapać równowagi, wtedy nie będzie mogła wzbić się w powietrze. Przycinamy lotki tak zwane pierwszego rzędu. Lotki pierwszego rzędu to około właśnie pierwszych 10 piór od końca skrzydła. Każdy może sobie, słuchajcie, jak piszecie nawet w internecie skrzydło u kury czy cokolwiek, to są te właśnie takie małe piórka pod spodem. Myślę, że każdy będzie wiedział, gdzie one się znajdują. Więc tak to robimy. Jeżeli chodzi jeszcze raz o te lotki, słuchajcie, kury to w żaden sposób nie boli. Problem polega na tym po prostu, że albo nie problem, że nie będzie mogła wzbić się w powietrze dalej. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest przycinanie dziobów. I tu jeżeli chodzi o przycinanie dziobów u kur, niosek, to dość często się to wykonuje na dużych fermach, w małych hodowlach raczej nie, myślę, że większość z was nawet o takim zabiegu nie słyszała. Robi się to bardzo często po to, no, z wiadomych względów, żeby kury się nie dziobały, ponieważ czasami w tych kurnikach takich dużych jest mało miejsca, żeby kury się nie wykrwawiały wspólnie, to po prostu w młodości już nawet, słuchajcie, jak kurczak ma 1-2 dni, ten dziób się przycina i potem się go delikatnie wypala. Jest to mało humanitarne, w wielu krajach w ogóle tego nie można stosować. Raczej te dzioby nie odrastają, chociaż czasami słyszałem od hodowców, że zdarza się tak, że u jakiejś tam kury taki dziób odrośnie. Generalnie nie powinny. Są różne kontrowersje z tym związane, słuchajcie. Generalnie, tak jak już wspomniałem, mogą bardzo często występować jakieś nieprawidłowości w gojeniu się powstałych ran, a także powstawanie jakichś nerwiaków, czyli zwłaszcza w przypadku starszych kur, więc robi się to w młodości, kiedy po prostu ten organizm u drobiu jeszcze się rozwija. Przycina się właśnie ten dziób, przypala się go delikatnie, żeby już tam dalej nie odrastał. Najczęściej mówię, na dużych fermach się to robi, dla was tylko wspomnę, dla mniejszych hodowców raczej wy tego stosować nie będziecie. Tutaj kury mają dużo przestrzeni, jakoś chyba nie są narażone na duży stres, na duże nerwowości, więc też wszystko w pokarmie mają dostarczone, więc raczej nie powinny się dziobać. Wracając jeszcze, słuchajcie, do tych lotek, to co mówię, warto jest to zrobić, szczególnie jeżeli kupujecie młody drób, jeżeli ten drób jest lekki, no bo siłą rzeczy wtedy kury mogą chcieć przelatywać przez ogrodzenie. Nawet jak macie, słuchajcie, to ogrodzenie 1,50 m, 1,60 m, spokojnie taka kura sobie poradzi. Chyba że macie powyżej 2 metrów, tutaj nie słyszałem, żeby były problemy. I wtedy faktycznie jak macie tak wysokie ogrodzenie, myślę, że bym się tym bardzo nie przejmował.
Tak to się przedstawia. Możecie napisać w komentarzu, czy wy podcinacie kuromlotki, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek słyszeć o czymś takim jak przycinanie właśnie tych dziobów, obcinanie tych dziobów i przypalanie. Myślę, że większość ludzi no, nie zdaje sobie z tego sprawy ze względu na to, że no, w takich hodowlach się w ogóle takich rzeczy nie praktykuje. Ale słyszałem, że właśnie w takich, na takich dużych fermach, słuchajcie, to jest bardzo powszechne, bardzo często się to stosuje, tylko się o tym nie mówi. Bo w wielu krajach, tak jak wspomniałem, jest to zakazane, są różne kontrowersje związane z tym, że to ptaków boli i tak dalej, że to ptaki boli i jest to prawda, słuchajcie. To jest akurat prawda, że to jest miejsce bardzo unerwione u drobiu i po prostu to kury siłą rzeczy boli. Oczywiście to boli przez jakiś czas, później przestaje, kura jest jeszcze bardzo młoda. Bardzo często, tak jak już wspomniałem, to są malutkie kurczaczki, wręcz pisklęta, słuchajcie, którym się to robi. No ale siłą rzeczy no, jest to bardzo nieprzyjemne. Natomiast lotki normalnie można przycinać, tutaj kury w ogóle nie boli, to tak jakbyśmy my sobie, słuchajcie, paznokcie obcinali, więc żaden większy problem. To z takich, słuchajcie, ważniejszych informacji, także prośba do was, żebyście się podzielili, jakie wy macie zdanie na ten temat, co wy na ten temat myślicie, jeżeli chodzi też o obcinanie dziobów, bo myślę, że tutaj każdy z was ma jakieś zdanie na ten temat. Jest to trochę niehumanitarne, ale z drugiej strony, jeżeli mamy bardzo małą przestrzeń, to po prostu, żeby te ptaki były w stanie jakoś tam żyć ze sobą. No wiadomo, że dużo lepiej byłoby im zapewnić dużo więcej przestrzeni, żeby mogły sobie gdzieś tam chodzić, żeby mogły no, nie czuć i tego stresu, i tych nerwów, tylko po prostu, żeby się spokojnie im żyło. Co do lotek, to tutaj statystyk żadnych nie prowadzę, ale wiem, że słuchajcie, część hodowców po prostu to robi, bo raz, że kury, mówię, to nie boli, jest to zabieg bardzo szybki, robimy to raz u jednej kury, nie musimy tego robić na dwóch skrzydłach, wystarczy to zrobić na jednym skrzydle. Jak to zrobić, no to mówię, to jest tak naprawdę, słuchajcie, banalna sprawa. No i tutaj każdy hodowca może to zrobić. Po prostu trzeba, jeszcze raz powiem, uchwycić kurę w dłonie, rozciągnąć jedno skrzydło i te skrzydełka, słuchajcie, które ma poniżej właśnie skrzydła, te pióra obciąć. To zajmuje tak naprawdę dosłownie chwilę, są to miękkie pióra, więc możecie wziąć zwykłe nożyczki i po prostu im te piórka obciąć. I tyle. I to jest, słuchajcie, cały zabieg. Wtedy macie gwarancję, że kury wam po prostu nie będą przelatowały przez ogrodzenie, czy nie będą właśnie wlatywały do gołębnika, czy gdzie tam nie będziecie chcieli, żeby były. Także tyle, słuchajcie, z takich informacji. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak to zrobić? No jest to, słuchajcie, czynność praktycznie banalna, więc myślę, że każdy będzie w stanie ją wykonać. Czy jesteście młodsi, czy starsi, czy macie o tym wiedzę, czy nie macie. Każdy, kto trzymał chociaż raz kurę, a myślę, że mieliście na pewno kurę w rękach, to wiecie, na pewno będziecie wiedzieli co i jak. Jeżeli nie, no to mnóstwo jest materiałów, słuchajcie, możecie, tak jak mówię, nawet w Google grafice, czy gdziekolwiek sobie wpisać i wszystko jest tam powiedziane. To wszystko. Bardzo wam dziękuję. Prośba o łapeczkę w górę, o subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.